Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Panu. Witam Państwa. Panie Prezydencie, temat wyborów. Wracamy do wyborów 28 czerwca 2020 roku. Czy mogą się odbyć? Chciałbym Pana Prezydenta zapytać również o to, czy Prezydent dopuści do tych wyborów. Witam Państwa. Proszę Państwa, nie można mówić o jakichkolwiek wyborach teraz, bo po pierwsze, trzeba zająć się gospodarką. No zobaczcie Państwo, w restauracje te, które zostały otwarte, są po dwie, po trzy osoby. Reszta jest po prostu martwa. Kiedy to się odbuduje, trudno jest powiedzieć. Na pewno nie w te wakacje, bo to już nie ulega żadnej wątpliwości. A co do wyborów, oczywiście, że się nie odbędą. A po co mają się odbywać? Proszę Państwa, no po co? Jest prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej, państwa, które jest zarejestrowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydent, który zachował ciągłość konstytucyjną, prezydent, który robi dla narodu polskiego to, co tylko może, prowadzi różne rozmowy z różnymi politykami, nie tylko w Europie, bo w chwili obecnej również i na świecie, więc uważam, że mistyfikacji nie możemy uprawiać. Jeżeli jest prezydent, a jest prezydent, natomiast tutaj nie ma prezydenta, ten kraj, który się nazywa Polską, to jest korporacja zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Więc ja mam popierać to, co jest w Polsce? No.